Dzień dobry Państwu. Dudziarz jest, więc bardzo prosimy, niech zaakcentuje swoją obecność. Cyprian, Juliusz, Gajkowie, rodzeństwo, no i mama też razem z nim, Agnieszka. Oglądacie dzisiaj tych rycerzy i tak widzę, że oczy Wam się robią coraz większe i chyba coś Was zafascynowało, tylko co? Mnie strzelanie z łuku. Pięknie, a Ciebie? Mnie najbardziej zafascynowały tańce dawne i ogólne inscenizacje tutaj, a najbardziej czekamy na wojnę o zamek. Ta wojna o zamek o godzinie 18:30 i wtedy wszyscy rekonstruktorzy, wszyscy rycerze tutaj wybiegną i będą po prostu walczyli. To będzie dopiero co oglądać. No. Pani Agnieszko, upilnuje Pani tych młodych ludzi, żeby nie zostali rycerzami, czy wręcz przeciwnie? Znaczy spowoduje Pani i pomoże im, żeby rycerzami byli? Jeśli będą chcieli zostać rycerzami, to nikt nie będzie stało im na przeszkodzie, a będzie mnie i nas, kto miał bronić w przyszłości, jeżeli będą chcieli. Pytanie tylko, czy taka zbroja, pełen ekwipunek, czy na to się znajdą środki finansowe, bo my tutaj w pierwszej naszej rozmowie z rynku mówiliśmy, że to może i wioskę kosztować. Tak to kiedyś kosztowało. Mówiliśmy o zbroi oczywiście. Marek Kuśmierski, prezes Stowarzyszenia Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego. Rzeczywiście, rycerstwo to sposób na życie dość kosztowny. Tak, zgadza się, bo wszystko kosztuje, zbroja plus tarcza, miecz, to wszystko się przelicza na duże koszty. No ale jak się mówi, ma się dobrą pasję, to wszystkie koszty można jednak znaleźć czas, znaleźć pieniądze, żeby faktycznie wyszło to na zdrowie, bo jednak trening czyni mistrza, zwłaszcza szczególnie, że tutaj jest to przygotowanie jednak do służby wojskowej i nie tylko do patriotyzmu, do tego, aby być dobrym obrońcą polskiej ziemi. I wy w tym duchu organizujecie te turnieje, które mówiliśmy też, że różnie historycznie rzecz ujmując były traktowane, bo niektórzy byli przeciwni organizowaniu turniejów, no bo to jednak mimo wszystko było bardzo niebezpieczne. Organizujecie to po to, żeby nauczyć historii, organizujecie to po to, żeby tych ludzi, którzy mają takie hobby, po prostu zachęcić do pokazania się i jeszcze coś tam w zanadrzu macie. Przede wszystkim lekcja żywej historii. To jest coś dla młodzieży, dla takich dzieci, jak tutaj przed chwilą mówili, że to oni patrzą, widzą, że jednak można to się nauczyć, że jednak można tego dotknąć, zobaczyć i przekonać się, że można później wyrosnąć na takiego rycerza, który ma właśnie będzie przestrzegał ten etos rycerski. To jeszcze tylko konia, oczywiście trzeba będzie no i tą zbroję założyć, a potem wiesz, że husarię to w zasadzie podnoszono do góry, bo inaczej nie było możliwości osadzenia się takiego rycerza. Tak, uczę się historii, mam jedną z lepszych ocen w klasie i dużo się uczyłem historii. Byłem też na konkursie wiedzy o księstwie siewierskim. No niestety nie udało mi się zająć miejsca, ale bardzo pouczające były materiały, które dostałem na ten konkurs i dużo się dowiedziałem o księstwie siewierskim. Panie Agnieszko, tak trzymać. Panie burmistrzu, Zdzisław Banaś, burmistrz miasta i gminy Siewierz. Nie po raz pierwszy, ale też i nie po raz ostatni ten turniej organizujecie. Jutro też jest dzień, bo jest dwudniowy, jutro finały. I tak rozmawialiśmy poza anteną, to chyba to taki rodzaj już pewnej tradycji wpisanej w tę ziemię. Zapewne tak, ten turniej rycerski wpisuje się już w takie działania, myślę, że na stałe w ogóle w działalności naszego miasta. Warto to organizować, bo jak widzimy tłumy mieszkańców, jak i również gości z zewnątrz przyjeżdża tu do Siewierza, ogląda tą właśnie tradycję walk rycerskich i właśnie dla tych, którzy jeszcze dzisiaj nie dotarli do Siewierza, jest zaproszenie na dzień jutrzejszy, aby na te walki finałowe tutaj do Siewierza jeszcze słuchacze Radia Katowice przyjechali. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy bardzo. To jest, drodzy Państwo, ostatnie połączenie antenowe, ale nie ostatnie połączenie internetowe. Niech Państwo będą łaskawi spojrzeć na stronę. Bardzo prosimy, stronę internetową Radia Katowice wystarczy kliknąć i wtedy ten obrazek zarejestrowany tutaj na pewno Państwo będą mogli oglądać. 18:30 w Siewierzu Wielka Bitwa. Władysław Łokietek, taki nieduży król, a tu się pojawi ten wielki polski król jednocześnie. No a jutro turniej finałowy. Zajechał wóz do Siewierza, zajedzie wóz do Siewierza, bo jest szansa jutro. No i oczywiście siekwierskie, dukaty też, być może gdzieś ktoś tu, jak będzie odszukiwać, to znajdzie. Dziękuję bardzo.